Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Command & Conquer. Zmodyfikowaliśmy tą gierkę i zainstalowaliśmy modyfikację, która daje botom niesamowitą potęgę i sprawia, że ich AI jest naprawdę dobre. Niestety pierwsze podejście nie zakończyło się zbyt dobrze, więc macie drugie. Dobra, lecimy speedrun. Tym razem musi się udać. Niestety Krzysiu po prostu zrobił 1000 IQ za granie. Coś poszło nie tak. Dobra, ja tutaj sobie bronię od razu się. Tak, ten już rozstawił ten zwieracza. Rafinerię, on już też ogień dojeżdża. No, ale patrz, kiedy on postawił, a kiedy my możemy dopiero. Aha, wiesz co, nie, ja wiem czemu. I powiem ci, że najlepsze jest w tym to, że on najprawdopodobniej normalnie to stawia w takim czasie jak my. On po prostu buduje to od razu, automatycznie. Wiesz o co chodzi. Nie robi przerw jak my. Nie sądzę, żeby on oszukiwał. New construction options. New construction options. Building. Building. Construction complete. Zabuduj sobie wejście. Ej, zwieracz ci ucieka! Construction complete. Debilu, kurde. Zwieraczu zasrany. Buduj płot. Zaraz najpierw fabrykę broni robię. Dobra, wiesz co, ja ci zabuduję płot. Szybciej wyjdzie. Super, mnie już gościu orkami atakuje, nie? No i zniszczył mi samochodzika. Pieprzone orki, pisiorki. Nie w czołg! No nie po czołgu, chamie! Właśnie oni tak grają, co nie? Jakieś orki, pisiorki cholerne. Ty, on normalnie sprzedaje słabsze rafinerie, żeby budować lepsze. Ale on jest inteligentny. No. Construction complete. Building. Trzymaj się tam, buduję ci płot. Co mi kurwa tutaj robi? Żyj tam, żyj! Żyję, żyję. Już ci płot stawiam. Teraz co najlepiej odsuń to całe wojsko stąd. Żeby ci się nie strzelali, żeby ci płotu nie rozwalili. Dobra, a gościu nie widzi mojej bazy, co odpuścił z tymi orkami. Wojsko odsuń spod płotu. Bo ten płot przez przypadek rozwalić ci twoi żołnierze. Biedę z rafineriami. Ale tu masz tu Tiberium. Zajebałbym ci trochę. Ale nie będę taki. Olej, siana. Nie chcę sprzedawać. Ja chcę żołnierze rakietowych robić. Dobra, bo póki on nie widzi mojej bazy, to te orki pisiorki są bezużyteczne. Dobra, widzę, że masz ciężko tutaj z tym. Ja ci tam, no, wiesz, jest tutaj. Ja ci tam zbuduję rakiety ziemia-powietrze. A powiem ci, że gościu w ogóle zrobił lepsze AI niż twórcy, nie? Pozdrawiam. No. Ale trudne jest to AI, naprawdę trudne. Dobrze. Trochę chaotycznie zakrałem początek. Dało się zrobić. Dobra, zniszczyłem mu helikopter. Ja już będę zaraz niszczył niebieskiego. Wsiadać do autka. Nie ma, jebaniutki 2T, dwa zwieracze. On? No. No. Yes, sir.
Yes, sir. Affirmative. Vehicle reporting, right? Building. Waiting on reporting, you've got it. Construction yes, complete. Yes, sir. Ciekawe, czy bot będzie robił mamuty, bo chyba zwykle nie robi. Dobra. Orkę mu zniszczyłem. Dobra, ja cisnę niebieskiego. Dobra. Ja widzę, że fabryka broni stanęła. No dawaj, seluj to, seluj. Szybko, szybko. Jest. Dobra, już po niebieskim. No już nie ma jak się rozbudować. Kurde, nie zdążyłem. Chciałem mu tam jeszcze wybudować baraki i wieżyczkę i wszystko mu posprzedawać. Dobra, panie zwieracz, leć tam wszystko, zgaduj. Co jest? Tyberium mi się tu... Nie, to sobie kupi zwieracz. No, spierdoli ci trochę. Nie, tamten ma zwiadować. On ma tak jechać. Powiedz mi, kiedy ci zabudować tą dziurę w płocie. O, tu masz tu Tyberium. Ty, ja sobie wybuduję rafinerię u ciebie. Dobra. Ale jak się rzucili na mnie. Widzę, bo otworzyłeś przejście. Zabuduj. Jak możesz? Poszło. O, niebieski się zezłościł. To jest w tej chwili jedyna szansa na grę niebieskiego dalej, nie? Próbujesz mu ją odebrać. Fajne jest to, bardzo mi się podoba. Dobra, już będzie miał lipę. Ej, weź mi tych żołnierzy stąd. Ja chcę tu rafinerię postawić. Gdzie? Tam, gdzie jest grenadier i z karabinem przy płocie. Proszę cię bardzo. Dzięki. Jeszcze ci postawię wieżyczkę. Sam i obelisk. Tak na wszelki wypadek. Spoko, spoko. Dobra, zielony ten. Niebieski już nic nie zrobi. Ale mi się tu armię ustawiają. Construction complete. Building. A? Za to ten helikopter. Opłaciło się postawić. Ale to Tyberium szybko zeszło wreszcie mapy. Jakich tam jest czwórka. Nas jest tylko dwóch. Zielony już nie ma co zbierać. Dobrze, zniszczymy ich ekonomicznie. No. Oluk tam jest nad twoją bazą dużo. Patrz, ty tam masz Tyberium u siebie jeszcze. Nie, u mnie jest mało. U ciebie jak jest dużo. O. No, bawcie się dobrze. Ciu! Pięknie.
Szczecinie. No. Ty, niebieski jeszcze czołg wyprodukował. Pewnie coś sprzedał. Tak, sprzedał satelita. Ja odkrywam mapę. Ja mam ten czołgi niewidzialne. Ej, twój zielony chce wejść. Zbieracz. Ja wiem, widzę. Ty patrz, jakie oni mają bazy tutaj postawione. No. Ja im wjechałem do bazy. No, widzę właśnie. No, nie starczy mi energii. Ja atakuję zielonego. Czy... nie zielonego, tylko niebieskiego. Sprzedał budynek i przyrzekł do mnie czołgiem. No i tyle było tego helikoptera. No o tym nie chodziło właśnie. Jakbyś trochę tutaj dalej dał przy drzewie, to byś miał lepszą celność na tamte resztę. No wiem, ale ja to budowałem na szybko. Zaraz tego niebieskiego rozwalę. Czekaj, ja sobie tutaj wyjdę stąd. Postaw se warsztat, naprawdę, czy to będziesz mógł robić mamuty, nie? No. A kurde, kusi ten obelisk wyżej postawić jeszcze. A zaraz będę miał ten, świątynię. No widzisz. Pamiętaj, że jak postawisz ulepszoną satelitę, to będziesz miał ten, działo lenowe. Chyba zaawansowaną. Zaawansowaną. Dobra, ja lecę już na niebieskiego. To chwilę będziesz mógł zabudować. No jak będzie mnie stać, to ci zabuduję, bo mi się świątynia ciągle robi. A, idę ci pomóc. Co ja będę patrzeć? Dobra, niebieskiego już z nami nie ma. Co zrobię? Widzę dwa te czołgi. No ty, no rozstawmy się tymi czołgami, gdzie oni tutaj zwieracze wysyłają. Nie jest głupie. No i gówno mogą. Zajebiście. No i teraz będziesz po nich. My teraz zniszczymy ekonomię, a potem się ich rozwali do końca. O, też tam do góry jedziesz.
Żółty tam ma taki fajny dostęp. Ja żółtego przejmę. Wiesz co, ja im zajmę tą piechotę. Cofnij się, ja mam czołgi zapalające. Dobra, ja już straciłem moich. Ale spokojnie. Ja się tu bawię świetnie. Idę po czerwonego. No to nie idę po czerwonego, idę po zielonego. Polisk nie działa. Czekać. Dobra, to się zajmę tym zielonym, trudno. A, gówno mu zrobię. Najważniejsze, że bazę odkryłem. Dobrze. Ja mam plan na żółtego. Zdejmę żółtego i pomogę ci z resztą. No, zarabia dają atak nuklearny, to spuszczę na którego z nich. Zielony nie ma prądu, czerwony chyba też nie. No, a czekam na działa Jonowa. O, ty, Not ma jeszcze zwykłą wyrzutnię rakiet. Bo ja mam tą wyrzutnię rakiet ziemia-powietrze. No. Nie wiedziałem, że Not ma jeszcze tą zwykłą. O kurde. Zajdę se zielonego od dupy strony chyba. Ty, no, na te obeliski wyłączone. Szybko, biegnij, biegnij! Dobrze! Dobra, załatwiłem gościa. No. Pięknie. No, silos nie jest źle. Bardzo mało się te boty skupiają na wieżyczkach i dzięki temu łatwiej jest ich pokonać. No. Chociaż, no nie no, jest trudniej, bo wcześniej te boty się skupiały na tych wieżyczkach i nie miały prądu wiecznie i pieniędzy. Widzę, że tutaj grubo, mamut. No. Dobra, to spuszczę bombę na czerwonego. To jest chyba najlepszy pomysł. Bo ja mam tu jeszcze czołg maskujący. No nieźle, nieźle. Ja sobie czekam aż ten i helikopterkiem ich rozwalam. Powoli. Się będę wybierał na przejmowanie żółtego. Ja żółtemu ukrywam czołgi w bazie. Dobra, patrz na czerwonego, patrzysz na czerwonego? Powiedz, jak będziesz patrzeć na czerwonego. No patrzę na czerwonego. No to patrz, co się dzieje z czerwonym. Ała. Czerwonego już sami nie ma. No i dobrze. Zostaw jeszcze żółty. O nie, za blisko czołgiem podjechałem. Ale dobra, żyję, przeżył. Przeżył mi ten czołg, całe szczęście. Ja w samym rogu mapy mam skitrane dwa czołgi. Żółtego. Dzięki temu sobie żółtego przejmę bez problemu. Ty, w ogóle na multiplayerze ta bomba się oddawia cały czas, bo na singlu ona jest jednorazówka. No. Ale dużo lepsza jest ta bomba na multiku. Znaczy, nie na multiku, tylko w Tiberian Downie, bo w Ratalercie ona jest strasznie to dupy, ona żadnych budynków nie niszczy. Nawet większość jednostek nie zabija. Tych mocniejszych czołgów nie niszczy ani nic. Jest useless zupełnie. Oh fuck.
Że mówi na mnie wysłał wojsko. Yes, sir. Acknowledged. Yes. W końcu normalnie teraz lecimy. Unit ready. Kurde, masz pokazać tą armię. Małą dopiero. Drogą. Yes, sir. Drogą na pewno. No ja mam dużo tańsze czołgi i wszystko. W ogóle link do moda zamieszczę wam w opisie, bo tak jak nagrywamy tego Command & Conquer z Krzyśkiem, to w ogóle nie gadamy do widzów często, nawet przywitania nie było. No właśnie, no... Bo tak się bardziej wkręcamy w to niż... Nie, wiesz co, ja to... Gramy tak głównie chyba dla zabawy bardziej, niż żeby nagrać odcinek. Tak bardziej na streama by się nadawało, ale stream byłby z tego nudny, bo to trzeba pociąć trochę. Dawaj ten czołg. Wracając, to co chciałem powiedzieć, no to ja wam dam link w opisie do tej modyfikacji. Każdy będzie mógł sobie wytestować, zobaczyć, czy poradzi sobie z botem na najtrudniejszym poziomie. Są one naprawdę trudne w porównaniu do tych zwykłych, bo te zwykłe nigdy nie mają prądu, robią jakieś dziwne ruchy, stawiają sobie wieżyczki w ogóle bez sensu i tak naprawdę przestają mieć pieniądze z byle powodu. A te boty naprawdę wiedzą, co robią. Nie jest to może bot jak w Age of Empires, który jest idealny, po prostu najlepszy w ogóle, ale też daje radę. Jak najbardziej jestem zadowolony z tego poziomu trudności, w tym razie, że to jest jak ta 95 rok, no to wiadomo, nie? To AI wtedy leżało. Dobra, czas podejść do żółtego. Czas też obudzić swój czołg do życia. Patrzcie, jak go rozjedzie ładnie, jak ich rozjedzie ładnie. Uciekli! Dobra, padł na żółtego. Co za chamy niemyte. Ha! Sprzedał! No. Aha, już tych czołgów nie mam. Bo go szczeliłem, co nie? Dobra. Specjalnie tam szczeliłem. No biegnie. Ja tam mógł stracić ten. Dobra, chłopie, patrz co ja robię, przejmuję im bazę. Idę właśnie. Buduję se czołgi u typa. Nie, ja po prostu tego nie widzę, on nie może tego obronić. Nie ma takiej opcji, że oni to wybronią. No już mają w dupie. No. Jeszcze komandosa se zrobię. Będę mógł im wszystkie budynki poniszczyć na szybko. Żeby nie przejmować niepotrzebnie. Dwóch zgarniaczy tam zielony zgubił. O, tu jest rzeźnia. O, widzę, że też się dołączyłeś do zabawy. No, ja tutaj na dwa fronty lecę. Trochę zielonego, trochę czerwonego. Tu widzę właśnie. O, zabili mi. O nie. O nie, zniszczą mi to. Rozjebali mi fabrykę broni. Wy, kurwy. Wy, fiuty niemyte. Dobra, lotnisko też mu zniszczę. Frajerowi. Zasłużył tam. O, jeszcze atak nuklearny na czerwonego. A, niech poleci.
Gdzie dokładnie? Na rafinerii czerwonego. No i poszło, wszystko sprzedał. Pięknie. On hold. Cancelled. Building. Patrz, leci czerwony. Na przemiar rafinerię żółtemu. Przejmuję ich. A bo on ma sprawny jeszcze ten zbieracz. To niezły żółty. On koszary sprzedał, nie wiem po co. No retor. No debil. Ej, prawie mi zniszczyłeś zbieracz. Sorry. Już się dymi, on już jest czerwony, on już ma kropkę życia, nie? Widzę, że czerwony też ma tutaj. Ostre rżnięcie w dupsko. Bo już nie przeżyje. No ale jest po gierce. Ło, double killa zrobił. Dobra, zielony się zutylizował. To teraz kolej dojechać czerwonego już tylko. Widzę, że masz czym to zrobić. Nie, zabili mi. Misja wykonana. Dobrze, ale to było trudne, pięknie. Nie? No. Ja cieszę się, fajny poziom trudności, podoba mi się bardzo. No, tylko jakby była troszeczkę większa mapa, to by było lepsze. Może. Jak chcecie więcej, to pamiętajcie tradycyjnie, suba, lajka, balalajka, хорошо, da? Dobra, nie po ruski. No i tyle. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, no i cześć. Trzymajcie się, bye bye.